Także mamy katar. Ale kupkę do lasu zrobić to jest okej. O matko, matko! No i jesteśmy na Majorce. Oczywiście stanęliśmy koło Maka i koło jakiegoś Lidla, tam do którego teraz będę szedł. My stoimy tutaj. Tam są jacyś bezdomni, którzy tutaj nad ranem przyszli, bo nie było ich, jak przyjechaliśmy w nocy. Znaczy bardzo rano, bo byliśmy koło 5 tutaj na miejscu. No i tak na przypale stanęliśmy. Nie wiem, czy nas policja złapie, czy nie złapie. Ale i tak za chwilę jedziemy pod komisariat. No, także tylko pogoda taka jakaś nie za ciekawa. W Lidlu już świątecznie. Kurki. Króliki. Co mam te okulary, jak nie ma słońca? Bo wyglądasz cool. Widziałeś taki filmik na Instagramie, jak dziewczyna mówi, że hiszpański jest prosty. Do wszystkiego dodajesz po prostu o i tyle. Perfect, perfecto. Coś tam też dodała o. No i ta Hiszpanka jej się wreszcie pyta, a cool? A ona tak patrzy, culo? Coś powiesz? Co? Co? Dłubałem sobie w nosie. Takie ujęcia, ty w nosie dłubiesz. Jesteś jak zahipnotyzowany od minuty i 20 sekund. My jedziemy na mundial. Kiedy? Do Kataru w listopadzie. Tak? To już jest nasz który dzień? 6? Dzisiaj jest środa? Nie, dzisiaj jest? Dzisiaj jest środa, no. O, to już jest nasz 6 dzień. Idziemy właśnie na komisariat, wyrobić numer nie dla mnie, nie czy jakiś tam i będziemy jechać już później do hotelu, do Alcudi, ko Alcudi. Tak. Nie nagrywamy dużo, bo się kompletnie nic nie dzieje, jesteśmy cały czas zmęczeni po tej podróży, to znaczy po podróży jak i po podróży, ale wczoraj byliśmy na chwilę w mieście, w Palmie. Narobiliśmy kilometrów, zrobiliśmy pewnie z 20 tysięcy kroków albo więcej. I byliśmy tak zmęczeni, że już nam się nic nie chciało. A jeszcze wczoraj był mecz, Polska jedzie na Mistrzostwa Świata do Kataru. Także mamy Katar. Suchy żart. Tak, znaczy mokry. Fajne, że wypłoty rosną, takie milusie i mają takie kwiatki. Takie naprawdę są mega milutkie. Wracamy wreszcie z tego komisariatu. Udało się zdobyć nie na Amber, było trochę przygód. Oliwia jeszcze trochę podchorowana, nie z tyłu. Było trochę przygód. Musieliśmy wziąć formulario, wypełnić formulario, później iść do baru, tam gdzie gościo sobie dorabiał, bo wypełniał to formulario. Później wysyłał nas do banku, poszliśmy do banku, w banku staliśmy przy bankomacie, tam można opłacać różne rzeczy. I próbowaliśmy 1000 razy, okazało się w końcu, że po prostu dzisiaj tam jest zepsute i trzeba iść do innego banku, więc poszliśmy do innego banku. Zrobiliśmy to za pierwszym razem, więc wróciliśmy do tego komisariatu. Na komisariacie okazało się, że ten facet, który w barze nam dał taki jeszcze jeden formulario, to dał nam zły numer tego formulario i musieliśmy wziąć drugi, więc wrócić się do niego z powrotem, później trzeci raz na ten komisariat. A na tym komisariacie, jak już mieliśmy wszystko, to okazało się, że byliśmy tam niecałe 10 minut. Olga? No z 15. Wszystko. Także taka sytuacja. Wracamy do busa, pijemy kawę i jedziemy do...
Alcudi. See you later. No pogoda jest dzisiaj mało hiszpańska, prawda? Bardzo mało. Ale my się cieszymy, że pada deszcz, ponieważ wczoraj cały samochód się upierdzielił w takim jakimś kurzu. Norbert stwierdził, że kurzu, który przybył na Majorkę z nad Afryki. A jak? I wszystkie samochody są upierdzielone w takim jakimś rdzawym kurzu. No i może ten deszcz to trochę zmyje. Tam srogo pada. No, tam srogo pada. Naprawdę. Nie można powiedzieć, że jesteśmy w szczerym polu. Ale zatrzymaliśmy się, bo Norbert oczywiście co robi? Jak zwykle spuszcza wodę. Ale nie boi się o tym mówić. Co? Ale nie boi się o tym mówić, bo to jest czysta woda, tak? To nie są żadne chemikalia, tylko to jest po prostu szara woda, a nie jakiś z proszkiem, kurde, czy z jakimiś ściekami. Ludzie też tak robią, to każdy mówi głupoty, że wszystko trzeba do kratki wylać grzecznie, tam gdzie trzeba to zrobić. No, na polach jest więcej pestycydów i chemii, nie, niż to, co my tutaj zlewamy. A idą do lasu i biorą saperkę, kopią dołek i robią pewne rzeczy tam. A brudną wodę wylać to B, ale kubkę do lasu zrobić to jest okej. I rosną. Pietruszka rośnie. Nie, to jeszcze nie do tego odcinka jeszcze. Ale droga jest, no... Ojej, czy my przejdziemy? To jest jakaś rzeka. Ojej, czy my się tu zmieścimy? Ja pierdolę! O matko, matko! Nie no, tutaj chłop traktorem musi móc przejechać. No to my też może chyba się musimy zmieścić, nie? Ja nie wiem, policja. Ale jak ładnie pole urobione, co? Bardzo. Więc pogoda jest jaka jest, trudno, ale jutro już będzie lepiej, podobno. Kończymy te vlogi z podróży do Hiszpanii. Co chcieliśmy powiedzieć? A, wszyscy ci, którzy pomagają Ukrainie. To bardzo dziękujemy wam za to, że pomagacie. Tak. My powiedzmy szczerze, my niewiele zrobiliśmy. Przekazaliśmy jakieś rzeczy na zbiórki, kupiliśmy jakieś medykamenty. Ja brałam udział w maratonie, który był zorganizowany dla Ukrainy. Generalnie nie zrobiliśmy dużo w porównaniu do osób, które, tak jak moi znajomi z Białobrzeg, siedzą dzień w dzień na hali sportowej, przyjmują rzeczy, rozdają Ukraińcom i tak dalej. Także dziękujemy tym wszystkim osobom, które są tak strasznie zaangażowane. Dziękujemy. Przekazujemy te podziękowania od Hiszpanów, którzy tak. Nas spotykając pytają, skąd jesteśmy. Jak mówimy, że jesteśmy z Polski, to każda jedna osoba mówi dziękujemy. Dziękujemy wam za wszystko, co robicie dla Ukrainy. Tak. Więc my personalnie może nie robimy wiele, ale jako naród zrobiliśmy bardzo dużo. I przekazujemy te podziękowania wam. Dla wszystkich, którzy coś robią. Którzy robią tak dużo, bo naprawdę niektórzy są mega zaangażowani. No, a ludzie tu wiedzą to, jakby świat wie, że Polska tak pomaga, także No, a my kończymy. Pewnie będziemy coś dodawać, ale nie wiemy kiedy, bo od jutra zaczynamy pracę. Dużo pracy. Szykuje się dużo pracy. Także do zobaczenia w przyszłości. Niebawem. Niebawem.